Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, Lag Fry. No, witam was w kolejnym odcinku, słuchajcie, w Far Cry 3. Już tak nie laguję, ty, patrzyłem w poprzednim odcinku, to mam wrażenie, że kurwa mi bardziej laguje niż wam na tych odcinkach. Takie odczułem przynajmniej wrażenie na samym początku. Dawaj tu tego wypierdka malucha. I słuchajcie, sprawa na samym początku jest taka. Dzisiaj może być delikatnie odcinek dłuższy. Idziemy tak, idziemy odbić punkt nad klifem i zapolować na tego gagatka, bo musimy naprawdę powiększyć sobie ten plecak, kurwa. Bo ja już ubiłem tego nosacza, mrówkojada, tapira on się chyba nazywa. Ale trzeba tutaj kontynuować, trzeba iść. Analizując wszystkie aspekty i kwintesencje poprzedniego odcinka, dochodzę do konkluzji, że w sumie nie jest tak źle, tylko nie wiem czemu czasem laguje, ale na razie widzę, jest w porządku, będę to monitorował. Zresztą, bo ja się czasem boję, bo dlaczego wam powiem, zwracam na to taką uwagę, bo w momencie, kiedy mi laguje, to wy macie, to zazwyczaj wy macie przejebane, bo to oznacza, że karta graficzna jest zużyta do 99% i ogólnie dla mnie to jest minus 2 FPS, a dla was potężny lag. Natomiast w tym wypadku akurat okazało się zupełnie inaczej i tak nie było. Co zaskakujące. No i generalnie spoko, nie? Że tak się okazało. Dobra, włączmy alarm, bo to jest najważniejsze. Uj, może eliminacja po cichu. O. Lecimy, eliminacja po... No kurwa, już mnie spalił chłop. Dobra, to ja... Kurwa, wymianę. Na granaty. Chcecie na granaty? It's no problem to me. Zero problem, you know? Nie no, trochę jednak problem, kurwa. Dobra, nie mam życia. Nie mam nawet tych do leczenia się, żeby szybko sobie wstrzyknąć, kurde. Tam narkotyki. Ty, nie sądziłem, że ich tak dużo. O, ktoś spłonął przynajmniej. Tak, odbijamy to, więc dzisiaj zaczynamy takimi grubą akcją, misjami pobocznymi, żeby tutaj zobaczyć, co tu się dzieje. Dzień do... O kurde, ale szczęścia. Ale nie na długo, coś tak czuję. No nie. Nie na długo. Gdzie ty jesteś? Widzę cię. Ja mam wrażenie, że... Ty, a tu was kurde giga dużo było. Ty, gdzie wy jesteście? Oni wszyscy kurde popłonęli? W sumie trochę im tam piekło zrobiłem, nie dziwię się, ale... niedźwiedź. Najgorsze jest to, że ja tego niedźwiedzia nie mogę oficjalnie chyba wypuścić, prawda? Mogę cię wypuścić jakoś, kolego? No widzisz, ta kurwa średnia, weź. O, żartowałem. Nie, proszę! Kurwa, ja cię wypuszczam, a ty tak do mnie piucie. Chciałem dobrze. Myślę jak zwykle. Ale przynajmniej skóra z niedźwiedzia. Łatwo, nawet dwie, bo mamy teraz ulepszone dużo rzeczy. W poprzednich odcinkach w ogóle wam nie pokazałem, słuchajcie, w jaką stronę ulepszeń idę. Dlatego zrobimy to teraz. Mówiłem, że to zrobię, ale tego nie zrobiłem. Tutaj wygląda to tak, tutaj wygląda to tak, a tutaj wygląda to tak. Najadę wam na te wszystkie rzeczy, jakbyście chcieli sobie dokładnie przeczytać. To możecie sobie pozatrzymywać i tyle. Dla tych, co nie są zainteresowani, to chwila. Dla tych, co są zainteresowani, to będą mieli sobie przeczytać. Ogólnie zajebiście. Zajebiście. O nie, to było cringe'owe strasznie. Nie, aż mnie skręciło. Dlaczego to powiedziałem? Tak mi jakoś przyszło na myśl. Ani nie słyszałem tej piosenki, ani nie tego, ale słyszałem, że tak chłop i że słyszałem refren. I tak było, Jezus Maria. Co ja zrobiłem? Dlaczego ja to powiedziałem? Kurwa mać, przepraszam widzowie, ale... Nie wiem, coś mi nadchł, coś mi odwaliło mi, słuchajcie, od kaski już, no nie wiem. $600 mam i 700 i już mi odwaliło od kasy, bez kitu. Dobra, ładuj te uzupełnię te zapasy. Kurwa, co ja powiedziałem, aż mi wstyd jest. Trochę już naprawiłem, w sensie, powiększyłem plecak. No ale to nadal trochę za mało jest, bo to jest około 18, więc tutaj musimy na grubo, musimy zapolować na tego gagatka, który się tutaj znajduje. Mam nadzieję, że przy tym pomoże mi... Właśnie nie wiem, co mi pomoże. Raz mieliśmy taką miksturę, która mogłaby nam faktycznie by teraz pomóc, ale zdążyłem ją już wykorzystać. Tam coś jest. To jest to, na co polujemy? Powiem was szczerze, zielonego pojęcia nie mam. To wygląda jak kurwa jeleń, a to są jak świnie. Ciężko mi określić. To raczej nie są rzeczy, na które polujemy. Szczerze. Ja pierdolę.
A pierdole! To są rzeczy, na które polujemy. Łoci chryce, sorry widzowie, że tak przekinam, ale nie spodziewałem się, że tutaj psy mnie zaczną atakować. Dingo! To są rzeczy właśnie, których szukamy. Potrzebujemy skór dingo. Nie wiem ile, ale myślę, że tyle wystarczy, co? Tak jest, mamy, możemy wzmocnić. Nie, torby na rakiety. Plecach na łuki, na łupy. Wykonaj. Tak jest. I teraz potrzebujemy skóra nieśmy, niedźwiedzia, to znaczy nieśmy. Znaleziono składnik w zadaniu ścieżka łowcy. Nie rozumiem. Czyli muszę iść jakieś zadania poboczne ścieżka łowcy? I wtedy my dostaniemy dopiero tą skórę? Dobrze to... No nie podoba mi się to, ale możemy zrobić jeszcze tą misję, może teraz od razu to dostaniemy. Dobra, chodźmy jeszcze skórę świń chyba, nie? Czy coś tam, co to było? Change kontrola, a, że mają mi wypierdupcać z tego? Nie, no dobra, niech się śmigają autem. Ty, trzeba pozabijać te psy, bo ogólnie widzę, że to jest... że one są potrzebne do wielu rzeczy, tam jakieś rakiety na tego. Więc te psy przydałoby się pozabijać. Świnie mi znikły, jak je zabiłem niestety. Możemy spróbować. Najgorsze jest to, że one tak lubią, kurwa, zaskoczenie mi na twarzy wydupsyć. Spróbuję się wsłuchać. Gdzie jest napisane, że one na tym terenie występują? Gdzieś tutaj, to może tamtą stronę bym się udał, to jest ten... Oj? Gdzie wy strzelacie, panowie? Gdzieś słyszałem wasze... Na pewno strzelali do zwierzęcia, prawda? Albo i nie. Ty, mogę przejąć sobie karabinek maszynowy i też sobie postrzelać? Daj mnie trochę postrzelać karabinkiem. Zajebiście. Taki 360. Koksem jest ten karabin. W sumie fajne, możesz sobie brać i później masz nieskończoną ilość amunicji. Walisz normalnie do zwierząt i wyjebane. Spadek populacji lisów, tylko to się dla mnie liczy, gościu. Też czuję, że te psy nie będą łatwym tutaj łupem. Ponadto... Oj, nie to. Ponadto... O, niedźwiedź! Tylko zgaduję, że to nie jest niedźwiedź, którego ja akurat bym potrzebował. A możemy go tutaj przeszukać. Najbardziej potrzebujemy tych psów. Tych kojotów, co to tam było, już zapomniałem. 3 sekundy temu miałem nazwę, ale już nie pamiętam, co to było. Będą one najbardziej potrzebne. Widziałem, jak się z 5 kurwa ulepszeń odblokowała, które mogłem dać. Więc to jest ważny tutaj, ważne zwierzę do upolowania. Więc chodźmy. Wydaje mi się, że polowanie na te zwierzęta w nocy to jest fatalny pomysł. Że ja w ogóle nie będę widział, gdzie one są. Dobra. Szkoda, że nie mam dokładnie zaznaczonego odkąd, dokąd te zwierzaki kurwa się mniej więcej tak chodzą sobie, nie? To mi dużo pomogło. I tak to sobie mogę... To są świnie. To są małpy? Kim ty jesteś? Świnią. Nie no, to ty nas akurat nie obchodzisz. Czy obchodzisz? Mogę z ciebie coś zedrzeć? Skórę świni, ale czy skóra świni jest nam po coś potrzebna? Widzę, nareszcie. Już. Już was zabijam, spokojnie. Jeszcze jeden powinien być, tak? Chyba tak, słyszę cię. Oj, niedobrze. Dobra. Mam wrażenie, że skakając go zbugowałem przez chwilę, więc git. Dobra. Nigdy nie sądziłem, że ucieszę się z powodu, że pies zacznie mnie gryźć, jak robię coś innego. I fajne jest to, że podwójne skóry dostaję. Gdzie ja je zabiłem teraz? Żeby się nie zgubić. Tu była świnia. Tu jest jeden. A gdzie były inne? Tutaj. Tu jest jeden. A jeszcze jeden był.
Jeszcze jeden. Tutaj. Dobra. Mamy 6 ich skór, to jest dużo skór. I co możemy z tego wytworzyć? Pokaż. Możemy wytworzyć kołczan na strzały. Useless. Przygotuj ładownicę, która zmieści więcej naboi. Zajebiście. Kabury. Więcej broni. To też jest super. I wszystko z tych psów robimy. A nie, to akurat z jelenia. Ty, zajebiście. Więcej broni z jelenia. Gites. Zasobnik na mikstury. Ze świni. Zajebiście. Torby na rakiety. A, i ładownica też była ze świni? Nie. Tygrysa złocistego. To czemu mogłem ją wcześniej ulepszyć? Nie rozumiem. Trochę jest niekumalski. Torby na rakiety. No ale ja nawet nie używam kurwa rakiet. To po co mi to? To w sumie useless. Najbardziej to jest mi potrzebna nie kabura, tylko nie, tak, ładownica. Żeby ją ulepszyć, to potrzebuję tygrysa złocistego. Ja jestem przekonany, że ja miałem skórę tygrysa złocistego, bo już kiedyś na niego polowałem. Ale najwidoczniej nie. Czy świnie jest po co zabijać ogólnie? Jeszcze jedno możemy machnąć i nie wydaje mi się, że. Wydaje mi się, że mamy wystarczająco dużo. I możemy. I odblokujemy chyba jeszcze tylko wieżę. I chyba to. Nie, to nie jest ta wieża. Ta wieża została już odblokowana. Oj, masz laga w śmierci. Co odblokujemy? Gdzieś musimy iść, prawda? O, a to co to? Oddział testowy. Okej. Gdzie musimy iść, żeby zrobić misję? A, teraz jeszcze nie misja, widzowie. Teraz jeszcze zadanie ścieżki łowcy. Dzisiaj pewnie będzie z 50-minutowy odcinek, więc na spokojnie poróbmy te wszystkie rzeczy, żeby się też nie spieszyć. Walniemy pół godziny albo godzinny odcinek i jedno będzie i będzie gites. Mówię wam. Chyba, że coś się stanie. Nie wiem, ile mam miejsca na dysku. 25 giga. Niedobrze, bo to odcinki po 10 gigabajtów ważą. Jak 50 minut, to 2 GB na 10 minut. To nie jest jakieś turbo dużo też w 2K, więc wydaje mi się, że zmniejszanie jeszcze bardziej tej jakości. No może nie być okej. Okay. Ta fura w ogóle wydaje mi się chyba jedną z najlepszych fur. Zróbmy te zadania, bo dzięki temu odblokujemy sobie jeszcze lepszą torbę. Pokaż. O, na tygrysa złocistego zrobicie poszukiwacza krwawego warana. No dobra. A będę miał zaznaczone gdzie, rozumiem, tak? Polowanie z łukiem. Jakim kurwa z łukiem? A, z łukiem, jasne. A, faktycznie z łukiem. Polowanie na zwierzęta podniesie twoją pozycję wśród rakiat. Musisz skorzystać na zwierzęta z strefy polowania. Nie podoba mi się to. Z łukiem na jakiegoś tygrysa, czy coś? Nie no, idę po furę, nie będę tam za dupcą z buta. Z łukiem, kumasz, że z łukiem mam iść tam? Jeszcze mi dadzą jakiś kurwa skleciony na szybko i... No, żeby być wielkim rakijat, musisz kurwa zabić mamuta z cesarykiem. Tylko tak, być prawdziwym wojownikiem. No weźmy to po prostu, nie? Nie będziemy musieli zamieniać, bo jakby mam 1, 2, 3. Dobra, upoluj rzadkiego warana krwawego za pomocą z łuku zwykłe strzały. A waran to jest, wydaje mi się, ta właśnie jaszczura taka. Nie wiem, czy to jest jakiś. Czy to jest jakiś specjalny waran? Że ten tylko występuje tutaj? Że to jest specjalna misja. Słyszę go, nie? Ja nie wiem, gdzie jeszcze. O. A, już? Co to jest, kurwa? Nie, lecz się szybko. Ewakuacja, ewakuacja. Ewakuacja, ewakuacja, ewakuacja. Szybciej, szybciej. Jestem szybszy od warana. Jestem szybki. Jak w tym, jak w kurwa w Karsach. Jak to się nazywa po polsku? Samochody, samoloty, samochody. Karsy, samochód. Wykonywanie z przedmiotu, mikstury. Nie mogę nawet zrobić mikstur leczniczych. To był chyba waran, kurwa, którego szukaliśmy. Legendarny waran krwawy. A mi podgryzł stópkę. Trochę się zestresowałem, nie będę ukrywać. Chodź tu. Teraz nie masz najmniejszych szans, frajerze. Ty żyjesz? A, żyjesz.
O, to jest chyba waran krwawy, no nie? Jest krwawy dość, więc wygląda na warana krwawego. Wygląda krwawo. Mamy to. Polowanie z łukiem. Tylko szkoda, że to nie była misja na polowanie, kurwa, na coś innego niż waran. Tylko na przykład na niedźwiedzia, który byłby nam wysoce bardzo potrzebny. Nie ty, niedźwiedź. Akurat cię wywołałem, ale nie o ciebie mi chodziło. Kończy nam się niestety tak zwane miejsce w eku, więc nawet nie wiem, czy mam jakieś miejsce. No niby coś tam jeszcze mam, żeby go podnieść. A ten jakby waran krwawy teraz należy do mnie? Nie, to jest zwykła skóra warana. Ja nie rozumiem, o co chodzi z tą ścieżką polowań, że tam odblokuje to. Może muszę jakby dojść... Nie wiem, w sumie. Krowanie przedmiotów, no czemu nie mogę tego ulepszyć? Muszę jakieś tego, jakieś gówno robić. Plecak na łupy. Skóra nieśmy. Nieśmy niedźwiedzia. Mam 0, potrzebuję 1. No nic, no. No to chyba będzie aktywność poboczna tutaj moja, żeby ulepszać te wszystkie rzeczy. W ogóle mamy, nie no, mamy jedno polowanie, dwa polowania, ty. Chyba, że to nie będzie któryś z tych, 3 chyba. Dobra, to może idźmy do misji. Gdzie jest misja? Misja jest tutaj, więc po drodze jeszcze musimy odbić, kurde, złomowisko. Myślę, że damy radę. Dzisiejszy odcinek będzie taki chaotyczny i będziemy dużo takich rzeczy robić właśnie pobocznych. Jeszcze raz bym się udał tutaj na te polowanie i zobaczył CSD w sumie. Mamy tutaj od razu przy okazji, to może możemy to wykorzystać jakoś. Co wy na to? Jeszcze jedna misja, tak 20 minut będziemy misje poboczne robić i polować na kurwa warany. A tu co jest? Może niedźwiedź? Niedźwiedź? Poka. Wściekłe psy. Ze strzelbą. Kurwa, ja potrzebuję skórę psa. Bierę to. Bierę to, bo jest nam skóra psa potrzebna, żeby coś ulepszyć. Wreszcie wezmę się może za ten aspekt ulepszania tych wszystkich rzeczy, bo zawsze brakuje mi amunicji, zawsze brakuje mi, kurwa, dobrych miejsca na łupy. Siana w portfelu. Kurwa, tak tyle mam siana, że się nie mieści chłopie w portfelu. Drogi śledziu. Dobra, ekipa pomocowa na drifcie. I wyskakuj tu ze strzelby. Za ten łuk zajebany. Dobra, M133 to rosyjska strzelba pompka. Nie mieli z Nataszą, która lubi się pompować koło portu. Okej. Okay. Dobra, idziemy. Pozostało zwierząt. Mam nadzieję, że wściekłe psy będą nadawać skórę psa, bo chyba ani razu nie wiem jak... Ciężko jest znaleźć skórę psa, nie? Bo to jakby tu nie... Tu jak polujesz, to tu nie ma psów praktycznie, nie? Tu są, ale czy one były zaznaczone na przykład wcześniej na mapie? No właśnie nie były, tu jest jakiś waran i bardzo jest ciężko zdobyć te skóry psów, więc... tym razem, słuchajcie, skorzystam z okazji i popolujemy sobie i posabijamy je. No to jest dość ważne, te skóry psów. Fajne te misy. Nawet okej. Okay. No nie wiem, czy kiedykolwiek wcześniej mi się faktycznie chociaż nawet jeden raz zdarzyło jakkolwiek, kurwa, zabić psa i go oskurować. Ciężko, nie przypominam sobie na pewno. To jest chyba ta misja startowa, ile dobrze pamiętam. Na samym początku. Jeździliśmy i psów też nie było. Gdzieś tu O, dzień dobry. Weź tu zawołaj, kurwa, kolegów. Żeby nie było nudno. Zajebiście. Poczekaj, ładuję. Killuję się, poczekaj. Kury to. Weź się uspokój. Dziwne, że to mi automatycznie ładuje broń w ogóle. Nie wiem czemu. Dobra, oprawmy w międzyczasie, może tu przyjdzie kagatek. O, widzicie, możemy wykonać jakiś prosty zbiornik na paliwo, raczej sobie odpuszczę.
Ale w sumie nie ma co chyba z tych psów więcej robić. Poczekajcie, jeszcze oskurujemy jednego, może mamy za mało tych skór. Dobra, co mogę z tego wykonać? Wykonywanie przedmiotów. Torby na rakiety, ale to chyba z tych innych psów, nie? Z Dingo. No chuj, no chyba wykonam, co? No jak mam, to wykonam. Góra tygrysa, żeby więcej rakiet. Ciekawe, zbiornik na paliwo. No dobra, no niech będzie. Tu dzika, no niech będzie. Tu warana, niech będzie. Kazura. A, tu konkretny gatunek złotosiny, okej. Kurwa, to już się zaczyna mocno, a to też pewnie w tym wyzwaniach, tak? Coś tam było na czerwono chyba, nie? Czemu ulepszyliśmy teraz? Na paliwo. Nazwisko składniku zadania ścieżka łowcy, czyli warto będzie wykonywać te zadania ścieżki łowcy. A te inne zadania, które na przykład wyścigi i tak dalej, one nam dają, słuchajcie, perki. Które możemy później ulepszyć za punkty zdobyte i punkty umiejętności, które zdobyliśmy. Tak to wygląda. Dobra, dawaj, chodź. Stop! Proszę się zatrzymać. LSPD. FBI. Dobra. Odpalamy mapkę i wreszcie lecimy do tych fabularnych zadań, bo to strasznie, strasznie długo trwało. Weźmy się tu szybko, teleportnijmy i zróbmy jeszcze. To może być nawet 50-55 minut dzisiaj. Uzupełnijmy amunicję. Przede wszystkim to najpierw zbijmy broń. Czy broń krótką używamy? Nie. PM-y. PM-y nie. Strzelby. Chociaż tą strzelba może zostać w sumie. Tu mamy jakieś te F1, to się FAMAS nazywała. Jest lepszy trochę, a ma tyle samo gwiazdek. Jest lepszy, masz szybką, lepszą ruchliwość i lepszą celność od tej naszej broni. Zużyjmy sobie FAMASika. A nie, bo my teraz nie używamy w ogóle tej broni. Kurwa, za dużo broni do używania. LKM, wyrzutnie rakiet, specjalne, kurwa. Broń modyfikowana, mapy. Specjalne to są co? Narzędzia, rakietnice, łuki, miotacze ognia. No to nie, wyrzutnie rakiet. Czy my chcemy wyrzutnie rakiet? No mało przydatna jest, wydaje mi się, wyrzutna rakiet. Tylko w bardzo specyficznych momentach, więc strzelby. Uj, weźmy te strzelby. Tylko weźmy tą lepszą, to jest chyba lepsza, nie? Tak, jest lepsza. Czy chcemy ją ulepszać ogólnie jeszcze czymś? Dostosuj. Pomieszczony magazynek Noctowizor. Celownik z czerwoną kropką. Wydaje mi się, że z czerwoną kropką to jest najlepszy ogólnie celownik. Albo kompaktowy. Wydaje mi się, że z czerwoną kropką jest najlepszy. Weźmy go. Użyj. Zamiast tej strzelby, wstecz. Pyk, pyk, pyk. Amunicję już nie możemy ulepszyć. Idziemy wreszcie robić tę misję. Boka, jeszcze tę strzelbę. Tu mam snajper, gites, a tu strzelba. O, i to jest chyba najfajniejszy celownik, z tą czerwoną kropką, prosto, prosto. 1887 to klasyczna strzelba ładowana dźwignią, tak, znana z czasów Dzikiego Zachodu. Jest to faktycznie klasyczna strzelba. Właśnie taka stara się wydawała. Nie wiem, czemu jest lepsza, ale... Nie zawsze wszystko, co nowe, co to w ogóle za list tutaj? Zgubiony list! Kurwa, no jeszcze to chodźmy jeszcze tam zobaczyć, co to ten skubiony list. Za dużo to jest, jak ta mapa, to jest nawet nie jest część mapy, nie? A tej, kurwa, to nawet połowa mapy nie jest, a tutaj aktywność z każdym momentem, kurczę, z godziną na godzinę się zwiększa. Jest jeszcze więcej do roboty, jeszcze więcej do roboty i tu trzeba coś odblokować, i tu kolejna wieża. I tu trzeba coś upolować, i tu trzeba iść tą ścieżką, żeby kurwa odblokować większy plecaczek, rozumiesz? Dobra, przyciągnę za dupcem. Naręcznym, naręcznym. O kurwa, nie wyszło chyba. O, nara prajedy. Powodzenia, tylko ogólnie ja na górze miałem ten list, więc... Co ja gadam, że nara prajedy. Już tam do was idę. Vote prezydente. W ogóle ciekawy jestem, gdzie my się znajdujemy. To jest jakieś kurwa Costa Rica? Trochę tak wygląda jak Costa Rica, może te kraje koło, to jest Panama to jest chyba...
nie Peru, ale to są takie dwa bardzo podobne kraje i one są obaj mają niebieską flagę, kompletnie zapomniałem, jak ona się nazywa. Czy ja jadę dobrze? Pewnie nie. Czy to dobrze? Pewnie nie. Czy warto zawrócić? Pewnie tak. Zróbmy tutaj. O kurwa, dobra, widzę po aucie, ewakuacja. Buta pójdziemy tam, 100 metrów. Lepiej z buta pójdźmy po ten list. Widzicie, jeden skręt za dużo w lewo i teraz musimy dygać pół godziny. Czekam na jakiegoś przeciwnika, tutaj przetestuję moją najnowszą strzelbę. Czy mogę? Nie, to będzie ciężkie, ale tym bym mógł pewnie. To są sępy. Z nich dostajemy, słuchajcie, pióro. Useless. Ale nie, nawet nie wiem, że jego pióro służy. A możemy z nich dostać pióro. To coś ominąłem, widzę. A to w środku jest. O kurde, to jakieś tutaj ukryte rzeczy. To jakieś jaskinia musi tu być. Wejście jakieś jaskiniowe. Na razie sobie tutaj odpuśćmy, iśmy potem nizdi i kontynuujmy rozgrywkę, jeśli chodzi o fabułę, bo znalazłem tutaj delikatnie rdzą. To też jest w ogóle gdzieś na dole. To jednak na dole, czy nie na dole? Nie rozumiem trochę. Tutaj! Tu, widziałem! Nie! Ja pierduper! No nie, muszę od nowa, muszę tam dygać. Może tędy będzie szybciej, jeżeli tą lewą drogą co wybrałem. Okej, widziałem teraz, gdzie trzeba iść. Ja cię kręcę. Dobra, kij z nimi, oni tak mi nic nie zrobią chyba. Tu raczej nie zaskoczycie, a ja wam kurwa znikam teraz oczy, chłopy. I ty w szoku. Dobra, pokaż co tu się dzieje. O, mam jakiegoś żołnierza z flaszeczką czy czymś. On ma list przy sobie? Tak, pokaż. Zagubiony list. A to nawet nie... No pokaż. Pierwszy list majora Mogi, generalnie Yamagata. Żywię nadzieję, że mój list zostanie przez pana w zdrowiu... Zostanie pana w zdrowiu tego jesiennego dnia. To niezmiennie króluje nieprzyjemna wilgoć. Nie wątpię, że uznał pan za inspirację, że uznałby ją pan za inspirującą. Proszę wybaczyć poufność, ale gdyby nie pański przykład, nie byłbym dzisiaj kim jestem. Choć nigdy nie miałem zaszczytu stanąć przed panem osobiście, starałem się żyć zgodnie z pańskimi wytycznymi i służyć wiernie cesarzowi. Idąc w pańskie ślady, pragnąłem przynosić szczyt jego wysokości. Amerykanie tchórze nie przestaną nas bombardować. Kiedy dymu przesuwający się zachód dowodzą, jak przeciwnik chce nas ominąć. Jedynie przyjaciel nadejdzie major Kuromogi. A tu mamy jeszcze jeden. A nie, to tylko ten jeden. Dobra, nieważne. Okej, pierwszy raz słyszę o zaginionych listach w tej grze. Kurwa, no zawsze to jakaś nowość, no. Nasze to coś, o witam. A gdzie wy, macie tu furkę? Przynieśliście ze sobą fureczkę, czy nie? Gdzie są wasze furki, panowie? Bo ja się muszę bardzo daleko udać. Na dole furka, no dobra, to idziemy na dół. O kurwa, tylko żebym poszedł na dół. No. Żebym policję drugi raz nie musiał zadupsać. Weź sejwny samolot, się czuję niebezpiecznie. My idziemy tutaj, więc przy okazji odbijam złomowisko, przepraszam. Tak. Najpierw złomowisko, już będzie normalnie historia prowadzona. To muszę wam, postaram się dać wam, napiszę sobie w komentarzu, żeby dać wam, wiecie, ten epizody, co teraz można dawać, nie? Żebyście wiedzieli, że tutaj do tego graliśmy sobie jakieś pierdoły i dopiero później zajęliśmy się tutaj poważną rozgrywką, jeśli chodzi o grę fabularną. Czy jest to jakaś łódź, czy muszę z buta? Buta, kurwa, widzę tego krokodyla zajebanego. Widzę cię, gagatku, widzę. Tak? Znaczy w sumie to... No widzę. Chodź tu. Już? Zetek? Zetek, wyskakuj ze skóry. Z
Szkoła krokodyla to jest bardzo ładna skóra swoją drogą, ale musimy zabijać biednego krokodylka, co tutaj siedzi. Nie, w sumie to głupie, tak pokazuje, bo w sumie kumasz, że gdzieś tam w tej jebanej Afryce to faktycznie ludzie podchodzą i mówią: o, krokodyl! Dobra, i mamy skórę, zajebiście. I sobie to sprzedają, pojebane to. Żadnej kurwa regulacji, nic. Jezek jest widzony. Tam jak czasem jeździłem na ryby, to też było bardzo dużo takich pułapek na ryby nielegalnych, wiecie o co chodzi? Busowników, którzy po prostu łowili se ryby niezgodnie z przepisami. Znaczy te przepisy i tak są do cipy, to. Znaczy tam ilość wziętych ryb, które nie były wymiarowe, to jest jakieś potem. Nie wiem, czy kiedykolwiek ktoś patrzy na to, czy ryba ma wymiar. Jak patrzysz, to jesteś gigakoksem, ale w sumie zabijasz zwierzęta, więc jesteś gigaśmieciem, ale to tak pół na pół wtedy. Jesteś gigafrajerem, ale dzięki temu, że się trzymasz przepisów, to koksem jesteś. Życie nie jest kolorowe. Tutaj już, muszę połączyć dwa mana, frajerzy. Weź mnie, zostaw. Mogę wyskoczyć. Słyszę psa, umarłem jak coś. Chyba że. Zdążyłem skasować frajera. Mogę go oskurować. No właśnie, to są takie jedyne momenty, kiedy faktycznie mamy taką jakąś okazję z psem, jakby mistyczność tutaj w tej gierce. Ja bym sobie go oprawił, bo później zapomnę. Nie mam stra. Ja w ogóle w tej grze pamiętam, że mówiłem, że mam giga dużo siana, a teraz mam giga mało siana. Giga mało siana. Nawet przeszukiwanie tych wrogów to też mi nic nie daje. Tam 10. 10 kurwa dostaję tego. 10 kurczę dolarków. I tyle właściwie. Posterunek wyzwolony, super. Pokaż, co to jest za misja. Na co? Tapir białobrzuchy. Będę pamiętać, ale nie róbmy już tego teraz. To co to jest za misja? A, zabić najwięcej drogów. To nie robimy tego. A co jest za. Tu zaznaczone za drzwi. A, karta pamięci do wzięcia. No dobrze, to weźmy, chodźmy w takim razie po kartę pamięci, bo pewnie nigdy tu już nie będę miał okazji kurwa przyjść, więc. Spróbujmy. Dawaj kartę pamięci. Nie wiem nawet co dają te karty pamięci. Mogę uzupełnić jakieś tutaj amunicje. Mogę, natomiast mało siano. Giga mało siano jest. Muszę albo bardziej ostre oszczędzać amunicję. Ja sobie tak lubię strzelać, wiecie. Wszędzie. Albo zbierać z tych przeciwników bardzo dokładnie, co mi się nie chce robić. Dobra, wreszcie nastał kurwa moment misji fabularnej. Która jest tutaj. Idziemy do Wiza. A jaka konkretnie misja? Przechwyć konwój wiozący Oliviera. Oliver to chyba nasz ziomo, nie? Chyba tak. Nie pamiętam do końca, kim był Oliver, ale zgaduję, że to nasz ziomo. Ja do imion i tak dalej to jest tragedia. Zawsze pytam o imię, a później zapomnę. Zawsze. Ja tak z grzeczności, kurwa. Co tu robią warany? Wypierdalaj stąd. Dobra, już idę. Normalnie jest, będzie robiona. Czekaj, trzeba oprawić tutaj warana. O kurwa, nie trzeba, trzeba stąd spierdalać szybko. Bierz tego, bierz auto. Doszli do punktu. Mam minutę. Nie wiem, czy tędy. Mapa. Tędy trzeba się udać. Uj. Nie, no nie ma możliwości, że my tam dotrzemy w minutę. Chyba, że widzę jedną możliwość. Jedziemy na skróty. To jest kurwa jedyna szansa na skróty. Widzowie, na skróty? Czy nie? Wydaje mi się, że na skróty, co? A poka jak pójdę tu. No nie, to przecież. No dobra, spróbujmy, jest minuta, jedziemy w sumie na speedzie. Nie, rozdupcę się jak wtedy, jakbym stąd skoczył, przecież tu masz 20 metrów. Damy radę. Szybko zjeżdżamy w dół. I pierwszy raz widzę tak szybką furę chyba w ogóle.
tej grze, w sensie. Myślę, że Ferrari in general jest szybszy, bo Lamborghini. Ale tutaj to faktycznie rzadkość. Może uda nam się. O, może na końcu dostajemy jakąś fajną płytę typu Ferrari albo coś. O, tutaj jest kurwa ten świątynny ten. Ten. No, jakiś przedmiot świątynny, nie mogę podnieść, nie mam czasu. Elo! Jestem. A czemu ja tu właściwie miałem przyjść? Czemu wszyscy do mnie strzelają z karabinu? Ja myślałem, że my tu się przez chwilę pobawimy, wiesz. Zabezpiecz teren? Ja mam tyle sekund na zabezpieczenie terenu? A, już. Dobra. Go, 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 go. Lecz się. Tylko nie mam zero życia. Nie wiem, gdzie jest. Dobra, może kliknę... Mogę schować? Nie mogę. Ciężki roślinożerca, drapieżnik, snajper, szarżujący. Zwyczajny. Klasy postaci. Zrób zdjęcie. Ty. Dobra, no pozaznaczajmy ich, bo... Coś też kojarzy, kurde, tą misję. Coś kojarzy tę misję. Teraz mi gdzieś tam, te 7-8 lat temu, coś mi... Ale to mówię, to jest tak rzadko mi się takie coś odpala w mózgu. Bardzo rzadko. Miałem... Dopaliliśmy zioła, ale nie sądziłem, że tam puszczą... Jak to się oni mówią? To jest... Jak oni się nazywają? Skrillex? No tak. A to jest nas? Chyba tak, to co ja mam zrobić? Wyczekaj, idealny moment do strzału. No dobra, ale ja nie mogę nawet aparatu schować. Jakby ktoś chciałbym się wyleczyć. Ty, ja mogę przybliżać to? O kurde. Idealny... No, wydaje mi się, że... Okej. Wyczekaj idealny moment do strzału. To skąd miałem wiedzieć, że teraz to się zakończy? Plus nie miałem HP i cały... A to chyba nie powinno być kolorowe, tylko ja po prostu życia nie mam, tak? Pewnie, że tak. Znaczy czarno-białe nie powinno być, tylko powinno być kolorowe. A ja mam czarno-białe pewnie dlatego, że jestem kurwa ranny. No nic, wydaje mi się, że... Fajnie, że to mogę przybliżać. O tym zielonego pojęcia nie miałem. Elo? Biegnij, przyjacielu. Kurwa, nie trafiłem. Proszę mi tu nie zabijać zioma. Ale to jest przepiękna misja. Strzela z tego z karabinu snajperskiego i elo, nie? Mówię, takim snajper... Widzę, pyk. Prawda, takim snajperem to mógłbym być. Najgorsze, że też strzału nie mogę dostać, bo... Kurde. Taki mam dziwny tor biegania, bo jak dostanę strzał, to umrę. Jeden strzał i umieram ogólnie. Ta, no coś tą misję właśnie kojarzy, kurwa. Ja bym chciał teraz wyleczyć się, ale nie mogę, nie daje mi takiej możliwości. Jestem pewny, że dostał hita. No, nie wiem, byczku. Nie wiem, jak tam twój strzał koło... No i to jest właśnie najgorsze. Jeden hitek i padamy. To będziemy... To jest trochę zbugowane tutaj. Ani nie mogę wyjąć innej broni, ani nic kurwa nie mogę zrobić, nie mogę. Schowaj. Nie mogę nic zrobić. Niestety. Niestety jest to delikatnie zbugowane, kurwa. Przytrzymaj, aby się leczyć. Nie, przytrzymaj, aby się leczyć. Kurwa, no nie mogę właśnie. Co wy, kurwa? Wyścig prowadzicie? Proszę, no nie mogę innej broni wyciągnąć, kurwa, rozumiesz to? Jeden hita dostanę, nie mogę nawet kucnę. A, kucam. Ale nie mogę sam zdecydować, czy chcę kucać. Kurwa.
Ktoś mnie wykrył, zaraz dostanę hita i padnę. Jak teraz padnę, to nie wiem, to co, resecik chyba... Resecik misji albo coś takiego, albo... No, wydaje mi się, że niestety tak piękną misję jak tą będziemy musieli zresetować albo przejść od nowa. Ja będę musiał sobie przejść osobno. Bo, no niestety, no nie mam życia i nie wiem, co mam zrobić. Mogę jakieś... Ostatni punkt kontrolny. No dobra, no weźmy coś takiego, zróbmy. Chciałbym, przejdziemy tą misję. Bo, no mamy 0 HP, to jesteśmy na hita i nie mogę... To jest ostatni punkt kontrolny. Zajebiście. Misja od nowa. No wydaje mi się, że niestety będziemy musieli zrobić misję od nowa. Nawet nie wiem, czy skończymy tą misję 20 minut. Możliwe, że ta misja jest długa, a możliwe, że nie, nie wiem. O, przechwyć konwój. 400 metrów, tak, czyli musimy całą tą drogę wykonać od samego początku. No dobra, no, to pojedźmy. Tam w sumie to mogę oszczędzić, bo już to robiliśmy, więc... Widzimy się, jak będziemy musieli strzelać. Ty, ogólnie zajęło mi to teraz 30 sekund. Wybrałem jakąś zajebistą drogę. Nie mamy tu. Tu jeszcze będzie taka scenka, gdzie leci w sumie samolot, więc nie wiem, po co tu zacząłem. Nie pomyślałem niestety przez chwilę. Oni będą teraz jechać w sumie. No to w... Dobra, to jest ten moment, widzowie. Czekamy na odpowiedni moment na strzał i Elko. I gosimy frajerów. Żeby nas nie padł, kolega. Ostatnio padł z jakiegoś powodu, w sumie nie wiem czemu padł. Wiem, że padł. Kurwa, ja nie jestem dobry w strzelanie z snajperki, jak widać. Muszę częściej wstrzymywać oddech, bo ta snajperka się kurwa giboczy, jakby oby na imprezie była. Patrz, ty wstrzymujesz oddech i zajebiście idzie. Bum. Oj. Tym razem nie siadło, ale... Nara. Nawet kurwa ramię ci urwało z głową, chłopie. Gdzie znasz? Tu jest Oliver. Ma towarzystwo, trzeba mu... Oj, trzeba mu... Oj, nie ma HP! Wow. To jest trudna misja ogólnie, w sensie... Muszę chyba trafić każdy z możliwych strzałów, które muszę trafić. To muszę trafić. To nie ma sensu. Każdy ze strzałów, który... No właściwie każdy ze strzałów muszę trafić praktycznie. No dobra, to jest aimowa bardzo misja. Dzisiaj, nie wiem, taki zwariowany dzień jest. Tak jest, słuchajcie, zwariowany dzień dzisiaj. Ja już wolę, żeby do mnie strzelali ogólnie. Na początku kurwa tę misję przechodziliśmy, słuchajcie, z pół godziny. A, ładuję. Ładuj. To teraz kurwa ten. To teraz słuchajcie, będę przechodził misję tą przez pół godziny. Nie dość, że na początku dwa razy nie wyszło, to teraz już trzeci. Kurwa, on padnie. Dobra, headshot, nie padł. Trzeba tych najbliższych gości, to dobrze, żeby mu się HP regen robi. Gdzie? Musisz mi wskazać gości. Widzę. Poczekaj. Kabum! O kurwa, 102 metry. Piękny szocik. To musimy przyznać. Szocik, miodzio. Fajnie się ta krew rozpłyska za nimi, zawsze tu lubiłem ten efekt taki. Oni biegną mi taka krew po strzale, nie? Na wylot czy coś. O, chyba trafiłem chłopa, ale tak po nóżkach. No spokojnie, żeby teraz nie spieprzyć tego wszystkiego. O, kurwa, rakietnica! Co się stało? Czemu zmieniłem broń? Przejmij wieżyczkę na łodzi. No nie wytrzymię. Dostałem kurwa rakietnicą w locie, rozumiesz to? Dostałem rakiet... Dobra, widzimy, nie ma sensu przechodzić tego 9 raz. Widzimy się po prostu, jak będę wskakiwał na tą łódź. Dobra, udało się tym razem ściągnąć chłopa z rakietnicą. Mam nadzieję, że nikt mnie tym razem kurwa nie wysadzi. Idę już, skakiwany jest. Użyj.
No właśnie, ty, co on robi? Op, tam ujarany. Łódź, łódź, jaka łódź? Jaka łódź? Gdzie łódź? A. Gdzie, skąd? A, stąd. To jest... No... No błagam cię, Oliwier. Czy dzisiejszy dzień, czy w dzisiejszym dniu musi pójść wszystko nie... No cofnij, proszę. Oliwier, zginiemy wszyscy, kurwa, przez ciebie. Ale jak już jestem na łódce, prawda? Wczyt jak już jestem na łódce. Nie be... Szósty raz nie będę tego przechodzić. Proszę. Wczyt jak jestem na łódce. Proszę. Nie, naprawdę proszę. Dziękuję. Ach, chyba bym się... Ale bym był mat, kurwa. Ale byłbym mat, widzowie. Dobra. Proszę, jedź. Okej, okay, czy sztuczna inteligencja nie umie omijać widza przedmiotów, niestety? Szkoda. Gdzie, gdzie? Łódź. Kurwa, wszystko tu się dzieje. Ale tryhard leci z mojej strony. Lecz, lecz się. No nie zauważyłem, to jest 0 HP mam. Skąd? Widzę. Chyba nigdy tak bardzo się nie skupiłem. Tak nie zaciskałem w tej grze, kurwa, pięści i wszystkiego. Ale tu chyba będzie lepszy taki, kurwa, rozwiązanie i strzelanie na oślep. Ty, mogę... O, dość ciekawe rozwiązanie, leczenie się i celowanie. No, na szczęście. I don't know if I can deal with this. I know you, Ollie. You're stronger than you think. Come with me. I have someplace safe to hide you. Ratuj Oliwiera. Dobra, będę wiedział, jak nazwać odcinek. Zapomniałem te poprzednie odcinki ponazywać. To jest super ważne. I found all of them. Hey, girls. Oh, it's good to be back. Oh, I'm as high as a kite, and the greenhouse is on fire. What kind of a place is this? Wow, this has got quite a kick. Does anyone want to have a puff before I put it out? I'm in. Hey, I'll be with you in a second. This place is like heaven. Hey, Jason, when you have a sec, can you come over here? I have something to show you. I got something to show you, too. Come on. Oni są razem, czy nie? I'm building across for Grant. Not now. I need to find Riley. If anything happens to that kid... I miss you. Okay, and you're carrying all these weapons and you have all these weird tattoos. I'm not saying you shouldn't go rescue them. I'm just worried it's affecting you. Lisa, don't worry. I'm taking control of my life for the first time. I know, that's right. A good thing. I've been working really hard on that. A studio job waiting for you. I helped Steve. Oh, look, I don't want to talk about your exes right now. All right, this is my path. I've got to find it on my own. Okay. Okay. I get it. You're stressed out. We can meet up later. I love you. Now go. Before I try and stop you again. Wydaje mi się, że to by było na...
już myślałem, że dobra, nieważne. Wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Nie, chyba, że będzie jeszcze jakaś cutscenka. Wyjątkowo męczący odcinek, nawet dla mnie. Strasznie nic nie zrobiliśmy i ogólnie... A, możemy jeszcze na samym końcu w sumie porozdawać punkty umiejętności, o ile są jakieś takie rzeczy. Śmierć przetworzy to nie jest to, co bym chciał. Medyk to jest fajne. Mikstury lecznicze przywracają 4 punkty zdrowia, to super. A tutaj 6 pasków zdrowia. Nawet nie mamy tyle pasków zdrowia, więc... Wydaje mi się, że jest to useless. Na razie przynajmniej. Ale mamy 1 punkt umiejętności, to sobie właśnie zostawimy na te przynajmniej te paski. To jest nasz tatuaż. O. Okej, okay, mamy tutaj kontynuację misji. Możemy stąd podlecieć? Nie, to będzie szybka podróż potrzebna. Ale przynajmniej nie będzie daleko. Ale zaczniemy i skończymy to, tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku. Dzisiaj 50 minut, chociaż 30 minut to było chodzenia w kółko i robienia takich pobocznych misji. Napiszcie, co sądzicie, czy powinniśmy robić takie poboczne misje na odcinku, czy gdzieś tam poza. Czy w ogóle się tym nie martwić, iść do przodu i tylko robić takie misje fabularne. Możesz napisać lajka, udostępnić materiał. Nie wiem czemu, nie chciałem z tego zaskakiwać, to jest przypadek zupełny. A jestem ciekaw w sumie, czy stąd mogę się teraz tepnąć, na przykład tu. Okej. Okay. To przynajmniej nas uratowało, dobra. Komentarze, lajki, subskrypcje, wpadajcie w linki w opisie. Twitch, Twitter, Instagram. Widzimy się jutro, bo odcinki na tym kanale są codziennie. Życzę wam miłego dnia, miłej nocy, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Cześć! A mogę stąd? M? Dobra, Wismar. Trzeba jakąś sztuczkę taką zrobić. Zaskoczymy, będziemy przy samym końcu i wtedy się tepniemy i uratujemy. Tyle. Do zobaczenia, do jutra. Trzymajcie się. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o takich pobocznych misjach, odcinkach.